Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj rzucimy sobie okiem na list otwarty do premier Beaty Szydło, opublikowany w ramach portalu Telewizja Republika, a dotyczy YouTube'a, więc sprawa nam bliska. Zatem zapraszam bardzo serdecznie, a potem jeszcze pogadamy. Wielce szanowna pani premier, o ile to W to jest faktycznie wielce szanowna, nie znam się tak dobrze na sztuce pisania listów, ale jeżeli faktycznie jest to wielce, to należałoby do tego listu dołożyć przynajmniej na początku dwie rzeczy. Zatem brzmieć to powinno tak. Wielce szanowna pani ekscelencjo premier i na końcu całuję rączki. Państwo prawa służy obywatelom i chroni je przed niebezpieczeństwami. No chyba ich, obywateli chroni. No chyba, że państwo prawa chroni państwo prawa przed niebezpieczeństwami. Zważywszy na to, jak dwóch policjantów usmażyło kolesia w kiblu paralizatorem, to może faktycznie powinno być tutaj je, a nie ich. Dba o wychowanie i rozwój młodzieży. Właśnie edukacja młodych ludzi w budżetach samorządów to najistotniejszy i zarazem największy wydatek. Państwo polskie stara się dbać o rozwój swoich młodych obywateli. A to teraz rozumiem, dlaczego się robi ten burdel w edukacji od dwóch kadencji Sejmu. Dlatego z wielką troską należy traktować nowe zagrożenia, które uderzają w młodych ludzi. Apeluje publicysta i dokumentalista Paweł Zastrzeżyński. Mowa tu o nowym zjawisku, które w świadomości dorosłych nie jest tak zauważalne, jak wśród młodzieży w wieku 18-24 lat. Ta grupa staje się zupełnie odizolowana od społecznego przekazu zawartego i transmitowanego przez masowe środki komunikacji społecznej. Prasa, radio i telewizja. No prawdziwa tragedia. Polska młodzież odizolowana od polskich mediów, które przecież są takie światłe i obiektywne jak nigdy wcześniej i nigdy później. Oni, korzystając z szerokopasmowego internetu, zbudowali na bazie nowego zjawiska, czyli internetowego przekazu na żywo, strukturę całkowicie odbiegającą od norm społecznych, zwłaszcza w formie językowej, pełnej wulgaryzmów i łamania wszelkiego tabu, które do niedawna funkcjonowało wyłącznie w ukrytej przestrzeni środowisk przestępczych czy patologicznych. Tak jest, to jest ta kryminalna gówniażerka, z którą mam codziennie do czynienia na YouTubie. Wsadźmy wszystkich do jednego worka, twórców, widzów, tylko dlatego, że jeden koleś miał ochotę napić się z matką. Może więcej niż raz, ale jakie to ma znaczenie? Najbardziej spektakularnym obrazem działania osób w tej przestrzeni było wydarzenie z dnia 14 lipca 2017 roku, kiedy to padł rekord oglądalności jednego ze streamów, w którym młodzi ludzie postanowili wywoływać duchy. Przy olbrzymiej widowni użytkownicy YouTube'a to 5,5 miliona osób. No, tutaj pan redaktor pozwolił sobie na delikatną manipulację, nieprawdaż? Przypuszczam, że oglądalność tego streama poszła w kilkaset tysięcy osób, ale do milionów to jeszcze trochę brakowało. Przede wszystkim młodzieży i co istotne dzieci szargali imię świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I to jest właśnie największy błąd, jaki Daniel Magical, przepraszam, Daniel M., wypada teraz już mówić, popełnił na swoim streamie. Bo gdyby przywoływał na przykład dziadka Donalda Tuska z Wehrmachtu, to byłoby okej. Ale czytajmy dalej. Świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, katastrofy smoleńskiej, a zwłaszcza świętości wynikającej z tradycji tysiącletniego chrztu Polski. Tak jest, proszę Państwa, Daniel M. w ciągu 100 godzin zmarnował 1000 lat polskiej chrześcijańskiej tradycji. Urazili też uczucia religijne. Rany boskie, to już jest bardzo poważne oskarżenie. Niestety pan redaktor w tym przypadku nie jest specjalnie precyzyjny. Chciałbym wiedzieć, o jakie uczucia religijne chodzi, chociaż zważywszy na dzisiejsze czasy, to jest bardzo szerokie pojęcie. To można skrytykować rząd i narazić się na oskarżenie o obrażanie uczuć religijnych. Ja nie mówię, że rząd nasz odrzuca krytykę, w żadnym razie, ale znajdują się grupy społeczne, dla których jest to urażanie uczuć religijnych. Więc poprosiłbym więcej precyzji, żeby można się było do tego odnieść. Pani premier też pewnie by chciała wiedzieć, o co dokładnie chodzi. A przede wszystkim, eskalując wulgaryzm przekazu, zniszczyli dorobek nauczycieli, którzy za oddaniem i za państwowe środki starają się kształtować młodzież w duchu patriotyzmu i humanizmu. Niestety, moi młodzi widzowie, jesteście już pokoleniem straconym. Fakt, że Daniel M. odpalił streama, spowodował, że wszelka praca, jaką nauczyciele włożyli w waszą edukację i w wasz humanizm i patriotyzm, została zmarnowana. Nic dobrego już z was nie wyrośnie. Zainteresowanie tą formą przerosło wszelkie oczekiwania organizatorów. To, co wydarzyło się, można porównywać z audycją radiową, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych w latach 40., gdzie Orson Welles słuchowiskiem Atak Marsjan doprowadził do niespotykanej paniki całego amerykańskiego społeczeństwa. Tutaj, moi drodzy, jestem wam winien pewną historię, ponieważ przykład jest ciekawy i prowadzi do bardzo ciekawych wniosków. Otóż Orson Welles w 1938 roku, czyli tuż przed wybuchem wojny światowej, kiedy amerykańskie społeczeństwo było mocno podburzone i trochę spanikowane, przestraszone, zorganizował audycję radiową, która była reportażem z ataku Marsjan. I ludzie uwierzyli do tego stopnia w tą opowieść, że próbowali uciekać z domu, zbierać cały swój dobytek. Podobno przytrafiło się też kilka samobójstw, chociaż to nie zostało nigdy udowodnione. Ale najważniejsze w tej historii jest to, że Orson Welles uzyskał wtedy bardzo dużą popularność. Musiał oczywiście przepraszać za tą audycję i za wprowadzenie Amerykanów w błąd, chociaż ta audycja na początku była zapowiedziana. Znaczy było wiadomo, że ta audycja jest, ale jeżeli ludzie przełączali się między kanałami, to nagle trafiali na reportaż z ataku Marsjan i byli mocno tym faktem przerażeni. Ale Orson Welles zdobył taką popularność, że w 1940 roku nakręcił Obywatela Kane'a, który stał się największym dziełem amerykańskiej kinematografii. Wygląda na to, że pan redaktor wyraźnie sugeruje, że tak jak Orson Welles dla amerykańskiej kultury, tak Daniel Magical, jeśli dać mu szansę, może zrobić coś wybitnego dla polskiej kultury. I właśnie te zagrożenia można było zobaczyć w czasie seansu, gdy antagonistyczne grupy młodzieży zaczęły gromadzić się wokół wydarzenia. No widzicie? I na co wam przyszło? I po co żeście to oglądali? Orson Welles spowodował, że mieszkańcy New Jersey pakowali swój dobytek i próbowali uciec z miasta. Chociaż wydaje mi się, że tutaj reakcja redaktora jest posunięta jednak zbyt daleko, bo nie wydaje mi się, by widzowie streama pakowali swój dobytek i próbowali uciekać z kraju. To nie jest ten rodzaj zagrożenia. Należy przeciwdziałać temu zjawisku w chwili, gdy jest jeszcze ono na etapie rozwoju. Trzeba to przerwać. Można zrobić odniesienie do historii, gdy młodzież w Niemczech wybijała szyby i malowała swastyki. Z tego wyrósł faszyzm. Dziś takim zagrożeniem i nowym zalążkiem trzeciego totalitaryzmu po faszyzmie i komunizmie może być bezpośrednio okultyzm i anarchia. Jesteśmy już świadkami tego w ostatnich wydarzeniach za naszą zachodnią granicą. Chyba nie ma cienia wątpliwości, że największym zagrożeniem dla polskiej młodzieży jest okultyzm. Daniel nie bez powodu nazywa się Magical. Niedługo stanie się polskim Harrym Potterem i sprawi, że polska młodzież będzie chciała używać swoich różdżek, żeby rzucać takie czary jak on. Nawiązując jeszcze do ostatniego fragmentu wypowiedzi pana redaktora, chciałbym powiedzieć, że problemem faszyzm nie powstał z tego, że młodzież wybijała szyby i rysowała swastyki. To jest znacznie poważniejsze zagadnienie. Dużo większym problemem z dzisiejszej perspektywy było to, że rząd niemiecki wspierał działanie chuligańskich, nacjonalistycznych młodzieżówek, które opluwały ludzi o innych poglądach i o innym pochodzeniu. I to dzisiaj jest znacznie większe zagrożenie niż jakiś wyimaginowany okultyzm. No i tak to wygląda, moi drodzy. Wydaje mi się, że oddałem sprawę dosyć dokładnie, chociaż potraktowałem ją w trochę satyryczny sposób, przynajmniej do tego stopnia, na jaki mnie stać. Chciałbym powiedzieć, być może trochę ostro, że ktoś taki jak, ja wiem, redaktor telewizji powinien mieć odrobinę szersze horyzonty, by wiedzieć, że zachowania jednego człowieka nie można rozciągać na całą platformę. Przy okazji, jako platformę mam na myśli YouTube'a, a nie inną platformę, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Więc sprawa jest znacznie szersza. YouTube dysponuje odpowiednimi narzędziami, jak chociażby ograniczeniem wiekowym, co rozwiązuje wszelkie problemy, bo jakby nie patrzeć, telewizja publikuje znacznie bardziej brutalne treści niż internet i jakoś sobie doskonale z tym radzimy, więc ograniczenie wiekowe rozwiązałoby przynajmniej teoretycznie ten problem. Tylko YouTube tego nie robi, nie wprowadza, a powinien i moim zdaniem to jest duży błąd, bo treści powyżej 18 roku życia, co prawda można do nich dotrzeć, młody człowiek może wykonać jakiś wysiłek i spokojnie sobie to obejrzeć, ale jednak po pierwsze musi wykonać wysiłek, po drugie te treści nie są premiowane w całym serwisie. Kiedy trwał ten stream, to ja w każdym możliwym oknie YouTube'a, które otworzyłem, miałem ten stream jako propozycja do oglądania. I to moim zdaniem jest niewłaściwe, bo nie tylko ten przekaz jest skierowany do młodzieży, która obserwuje danego twórcę, ale także ten przekaz jest rozszerzany na większą liczbę osób, a takie rzeczy nie powinny być premiowane. I teraz to jest oczywiście tylko i wyłącznie nasze podejście. Ja nie odbieram Danielowi prawa do tworzenia takich materiałów, na jakie ma ochotę. Internet jest wolny, robimy wszystko to, na co mamy ochotę. Nie podoba mi się to, ale też nie uważam, by państwo powinno uzyskać narzędzia, by cenzurować tego typu przekaz. Bo nie tędy droga. Uważam, że YouTube powinien zdecydowanie bardziej kontrolować to, co się pojawia na polskiej platformie. I nie robi tego. I w zasadzie nauczka z problemami reklam w Ameryce, z którą mieliśmy do niedawna do czynienia, nie znalazła żadnego odzwierciedlenia w Polsce. To znaczy reklamodawcy są ostrożniejsi, ale YouTube dalej popełnia te same błędy. Nie śledzi treści, które się pojawiają na serwisie. I to jest kłopot. I moim zdaniem, jeżeli problemy są tego rodzaju, to jedyne co państwo mogłoby zrobić, to apelować do Google'a, żeby rzucił okiem na te sytuacje, ponieważ one wykraczają poza pewne normy i być może są to przekazy skierowane do młodzieży, a nie powinny być.